Otwieram obrady 25. sesji Rady Gminy Brzeżno. Witam serdecznie panie i panów radnych i osoby zaproszone. Pana wójta gminy Sławomira Koruca, panią Marzenę Osińską, zastępcę wójta gminy Brzeżno, panią Krystynę Kozłowską, skarbnika gminy Brzeżno, panią Marzenę Jana, z dyrektora publicznej szkoły podstawowej Brzeźnie, panią Ewę Dmytryk, dyrektora Gminnego Centrum Kultury Brzeźne, panią Marię Łagódko, kierownika gminy Biblioteki Publicznej Brzeźnie, panią Agnieszkę Urbanowicz, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Brzeźnie. Pana przewodniczącego nie widzę, tak? Rady Powiatu. Dziękuję. Witam także panie i panów sołtysów, a szczególnie tych, którzy dzisiaj pierwszy raz w nowej roli, pana Kuźmę. Przepraszam, imię, jeżeli można? Pana Dariusza Kuźmę. Sołtysa Karsiboru, tak. Proszę państwa, w ostatnim czasie mieliśmy dwie zmiany sołtysów. Dzisiaj nie widzę, Smolarek, Boże, jak ona ma na imię, Kępka, nie Smolarek, bo to córka akurat, została sołtysem Wilczkowa i mamy też nowego sołtysa Karsiboru. Proszę państwa, na podstawie sprawdzenia obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z tym jesteśmy prawomocni do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Proszę państwa, porządek obrad otrzymaliśmy w zawiadomieniu i a właśnie, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy dzisiaj, faktycznie. No generalnie mam podpisane, ale zapomniałem, żeby sprawdzić po prostu na podstawie naszych tutaj i się zalogować. Proszę bardzo. Powolutku. Tak, dziękuję bardzo. Czyli z tego, co powiedziałem, potwierdzenie, proszę państwa, mamy obecnych 12 radnych, a więc jesteśmy władni do podejmowania decyzji. Jest to 80%, czyli mamy jak najbardziej kworum. Proszę państwa, porządek obrad otrzymaliśmy w zawiadomieniu i tutaj nie mamy żadnych zmian. I proszę bardzo, kto z państwa, z pań i panów radnych za przyjęciem tego porządku w tej wersji, który mamy przed sobą? Proszę bardzo, kto jest za? Proszę zagłosować i wcisnąć. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie, proszę państwa. I kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. I tradycyjnie proszę panią skarbnik. Proszę bardzo. Projekt uchwały zmiany w budżecie wprowadza środki w wysokości 9000 zł na fundusz covidowy z przeznaczeniem na transport, organizację stanowiska związanego ze szczepieniem przeciwko COVID-19 oraz to jest kwota 9000 zł oraz załącznik numer 2. Są to zmiany w planie wydatków, wynikają z realizacji budżetu i to zmiana między działami, które ma uprawnienie tylko Rada Gminy. Te zmiany nie wprowadzają zmniejszenia ani zwiększenia budżetu gminy i nie zmieniają wyniku finansowego. Wynik finansowy pozostaje bez zmian. Z tych ważniejszych zmian między działami są to, które no wynikają z naszych porozumień zawartych między panem wójtem a Komendą Policji oraz Komendą Straży Pożarnej w Świdwinie. Jest to dofinansowanie 10000 zł na samochód dla policji oraz 5000 zł na zakup łodzi dla Powiatowej Straży Pożarnej. To jest dofinansowanie, na które składają się wszystkie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie proszę państwa jakieś uwagi do tej propozycji zmian? Proszę bardzo. Chciałam zapytać o to stanowisko covidowe. O czym mówimy? 9 tysięcy jest przeznaczone na stanowisko, tak? Szanowni państwo,
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z walką z pandemią, bo tu mówimy o tych, co wystawialiśmy na dojazdy i na koordynatora, otrzymujemy i to nie są środki nasze z budżetu, tylko budżet jakby został powiększony o te środki na działania związane właśnie z walką z COVID-em. I tu są zwrot kosztów dojazdu, bo jak wiecie Państwo, mamy, realizujemy poprzez Ochotniczą Straż Pożarną dowozy osób wymagających takich dowozów do punktów szczepień i mamy refundowane koszty paliwa, jak również jest stworzone stanowisko koordynatora do spraw walki z COVID. U nas jest to pani Anielska, która ma w zakresie obowiązków służbę zdrowia i ona również ma zadanie dodatkowe zlecone po godzinach pracy. Ma numer telefonu, to co jest publicznie podany ten numer i każdy może zadzwonić. Raz, że może się dowiedzieć na temat sytuacji, jaka jest i możliwości zaszczepienia, a dwa, zarejestrować się, no i zgłosić potrzebę skorzystania z transportu na dowóz do punktu szczepień. Ja rozumiem, że to stanowisko plus koszty paliwa będą z tego 9 tysięcy. Tak, to są te pieniądze, co dostajemy systematycznie od wojewody. Od wojewody. Tak, i społeczeństwo jest w ustawowy sposób poinformowane. Tak, no ja wręcz zachęcam, to nawet w poprzedniej sesji cały czas zachęcam do korzystania i dla nas, wiecie Państwo, to jest bardzo istotne. Ja w ubiegłym tygodniu miałem konferencję z panem wojewodą. Wręcz jest konkurs, wprowadzony no taki konkurs na temat walki z tym COVID-em, w sprawie walki z COVID-em i gmina, która jako pierwsza wyszczepi ponad 67% społeczeństwa zakwalifikowanego do szczepień, otrzyma już nagrodę i tak dalej. To są takie rzeczy, no wręcz zależy rządowi i nam również na tym, żeby wpływać na społeczeństwo i zachęcać do szczepień, żebyśmy jak najszybciej uzyskali samo. Rozumiem, to nie podlega kwestii oczywiście. Tak, to są pieniądze, które rząd przeznacza, dla nas przesyła. Już teraz wiem. A proszę mi powiedzieć pieniądze, z których będziemy dofinansowywać policję i straż pożarną. Czy to są również pieniądze, które płyną do nas, czy to są pieniądze z naszego budżetu? Nie, to są pieniądze z naszego budżetu, nasza rezerwa. Nasza rezerwa, tak? To z naszej rezerwy to przeznaczyliśmy. Tak. Pan wójt uznał, że to jest taki... No jest taki wymóg, uważam, jest taka potrzeba, tak jak już pani skarbnik wspomniała, nie tylko my jako gmina Brzeszów. Ja już wcześniej też Państwu o tym wspominałem kiedyś tam. No wiem, tylko pamiętam. Tyle, że to chodziło o to, że ważne jest istotne, że musimy dokonać zmian w budżecie, nie? A nie... I teraz w czym rzecz? Powstała nowa jednostka komendy policji. I on mają, policja ma system 50/50 możliwości, zakupu, taki system 50/50 zakupu sprzętu i jeżeli uzyska komendant od jednostek samorządowych z danego powiatu dofinansowanie w wysokości 50%, drugie 50% ma no, z budżetu państwa i możliwość nabycia tego pojazdu. U nas już od jakiegoś czasu, pamiętacie, zawsze nawet poprzedni dzielnicowy ciągle nam o tym mówił, że oni walczą o pojazd, że potrzebują, bo jeździł takim starym jeszcze Volkswagenem, teraz też jakiś tam bus jeździ i mają potrzeby, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Pan komendant Straży Pożarnej wnioskował o wsparcie przy zakupie łodzi, bo no, my mamy 6 jezior, nie za duży, nie są to jakieś wielkie akweny, ale są sytuacje różne, oby nie trzeba było nikogo szukać, ale pamiętam sam kiedyś brałem udział w miesięcznych poszukiwaniach zwłok, chociażby na Wilczkowie. I to są te rzeczy takie związane no, z bezpieczeństwem, nic więcej. Że są to rzeczy takie, które po prostu gwarantują nam bezpieczeństwo, to nie podlega kwestii. Jedyne, co nas może dziwić, to to, że w zasadzie takie rzeczy, o które powinno zadbać państwo jako takie, a nie samorząd, zrzuca się tutaj na barki samorządów, prawda? Ponieważ wóz policyjny powinien być zakupiony, wiadomo, z jakich środków. Tak samo, jeśli chodzi, no jeszcze rozumiem, jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, bo to jest taka jednostka miejscowa i tak dalej. Ja rozumiem, nie jestem przeciwna dofinansowaniu ani zakupu wozu policyjnego, ani też zakupu tej łodzi. Jedyne co, jeśli pan wójt będzie miał taką okazję gdziekolwiek być na jakimś spotkaniu, to proszę wnioskować o to, żeby takie rzeczy jak wozy policyjne czy karetki pogotowia, żeby one były zakupowane z tych środków, z których być powinny.
bo słyszymy w telewizji, jakie to ogromne środki idą na dofinansowanie służb mundurowych, policji, jakie to ogromne środki idą na dofinansowanie służby zdrowia, a tutaj się okazuje, że na wóz policyjny zbierają biedne gminy, Brzeżno, Rąbino i tak dalej. Tak jak mówię, nie jestem przeciwna, jedyne co, jako obywateli może nas to dziwić. Dziękuję. Dziękuję również. Panie wójcie, a na którym miejscu jesteśmy i jak to wygląda procentowo? Ma pan takie dane, bo dobrze by było, żeby coś tam przytulić, tak, finansowo? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no jesteśmy na średniej pozycji. Nasze wyszczepienie, teraz trudno mi powiedzieć co do dokładnego procenta, jest to ponad 30%. Dosłownie w cyfrach, które otrzymałem ostatnio, to 900 mieszkańców gminy Brzeżno zameldowanych, tych 900 i uprawnionych, bo jak wiecie, szczepią się ci dorośli. A już mam najnowsze dane, jest to 1011 tych osób zaszczepionych pierwszą dawką, a już po dwóch dawkach jest to 627 osób, tak, z naszej gminy. Czy to dużo? No zawsze za mało. W raporcie mamy, przypominam, liczbę mieszkańców, ile 2700 z groszami. Tak. Oczywiście tu mówimy o różnych przedziałach, też wiekowych. I bo to jest istotne właśnie, że to są te przedziały dokładnie, wiekowe, to 1000, w tej chwili czyli mogą, wskazania są ładne, ale... Zaczęły się już dzieci, z takiej mam wiedzy, od 13 do 18 roku życia, do 15, bo przedtem był 17-18. Natomiast ja tutaj jedno, tak tytułem informacji, zawsze każdego roku, pamiętamy, zapraszaliśmy w maju z reguły służby mundurowe z naszego terenu, czyli Straż Pożarną i Policję. I mam nadzieję, no oni jakoś tak ostatnio, kiedy był ten czas pandemii, półtora roku to trwa, ale jeżeli będzie taka możliwość, myśmy już o tym rozmawiali, to w miesiącu wrześniu, w październiku na pewno postaramy się, jeżeli przyjadą, myślę, że wtedy jakieś ewentualnie sprawy, które będziemy chcieli się zapytać, uzyskamy taką odpowiedź i ze strony Straży Pożarnej, i ze strony, proszę Państwa, Policji naszej powiatowej. W związku z tym, czy nie ma, proszę Państwa, jeszcze jakichś uwag? Jeżeli nie, przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 25/146/2021 Rady Gminy Brzeżno z 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody i wydatki gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się. Po stronie dochodów kwotą 14 512 856 zł i 71 groszy. Po stronie wydatków kwotą 15 288 tysięcy i 767 zł i 71 groszy, co skutkuje niedoborem 775 911 zł. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w tym kształcie? Proszę zagłosować. Ja mam prośbę, żeby sprawdzić dokładnie, żebyśmy już po głosowaniu, jak głosowaliśmy, tak? Proszę bardzo, proszę Państwa, jeszcze mamy 3 osoby, nie zagłosowały. Dziękuję, uchwała przechodzi jednogłośnie. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt mówiący o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Brzeżno. Panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jak już Państwo wiecie, zresztą braliście również Państwo udział w konsultacjach związanych z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.
Już przyjęliśmy uchwały o częściowych, bo to są takie obszary, które są poddawane tymże zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego, a dziś uzupełniamy o kolejne i te, no, zgodnie z załącznikiem, a głównie chodzi o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego miejsc pod możliwość wykonania elektrowni fotowoltaicznych. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie jakieś uwagi? Proszę, Andrzejku. W sprawie tych elektrowni właśnie, tych fotowoltaicznych, czy to jest w ogóle zgodne z prawem odległości między budynkami i tak dalej, bo z tego, co się orientuję, to jeżeli przyjmiemy plan zagospodarowania, że elektrownie będą w jakiejś odległości, czy ci ludzie, co tam mieszkają w danej odległości, będą mogli się rozbudować w kierunku tych elektrowni? Bo to jest właśnie jedno z drugim się jest powiązane i jeżeli zablokujemy, to znaczy jeżeli damy zezwolenie w danym pasie wybudować te panele fotowoltaiczne, to potem rolnicy nie będą mogli się rozbudować, po prostu jakieś tam stodoły postawić, czy coś takiego. Panie radny, tak. Oczywiście wszystko jest określone ścisłymi przepisami. My tu przystępujemy do wykonania czynności związanych z planowaniem, czyli z planowaniem tych ujęć, na których mogłyby powstać te właśnie elektrownie fotowoltaiczne. Urbaniści, którzy wykonują usługę, mają za zadanie właśnie dopilnować, aby nie było sprzeczności. I dlatego w planie zagospodarowania przestrzennego są objęte tereny, gdzie jest zabudowa mieszkaniowa, ale również ta przemysłowa i związana z tymiż elektrowniami. To nie może się gryźć. To jeżeli dziś jest tam dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa, to nie może to, że tak powiem, nie współgrać z planowaną ewentualnie elektrownią wiatrową. Nie wiatrową, przepraszam, bo wiatrową już mamy, ale fotowoltaiczną, nie? Także to urbaniści pracują nad tym, później będziemy przyjmować dopiero plan i tak dalej do wglądu. Po to są te konsultacje. Byliście Państwo również, niektórzy na tych konsultacjach, są mapy, oglądamy to. Urbaniści, jest Pan moderator, który podpowiada, jakie są przepisy, jakie są możliwości. Jest problem dziś ze zwiększeniem ilości właśnie tutaj do planu, do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Trudno jest nam dziś przyjąć wnioski o zwiększenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, a to z tego względu, że plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno takich obszarów zawiera aż nadto. Można by powiedzieć, że perspektywicznie na 70 lat, bo to też jest bardzo istotne. Nie możemy dać możliwości zastosowania tej zabudowy mieszkaniowej wszystkim tam, gdzie kto chce. No plan musi ściśle to w jakiś sposób regulować i jednocześnie to mają być no takie perspektywiczne już założenia, nie? Próbujemy głównie poprostować pewne tematy jeszcze z zaszłości. Nasz plan jest z 97 roku, później miał szereg tam zmian. Z 2003 roku jest częściowy plan, zmieniony był na terenie sołectwa Słonowice. On został zbyt uszczegółowiony i zrobiony tak, no, nierealistycznie. Jest piękny plan, ale nierealistyczny. To wręcz, jak się przyjrzy tematowi, to tak jakby miało powstać nowe, małe miasteczko. Jest to nierealistyczne. Więc dostosowujemy, bo ci, co zakupili te grunty, te tereny, nie są w stanie tam funkcjonować. Mogą uprawiać ziemię, ale nie są w stanie tam nic wybudować, bo tenże plan, który jest z 2003 roku, bardzo ściśle określa warunki i tego się zrobić nie da na tym terenie, dlatego to postujemy. A tu dodatkowo mamy, tu już nasi rolnicy występowali, bo to jak pamiętacie PGE, to już 2 lata temu wystąpiło o możliwość wydzielenia, wskazania. Oni wtedy mówili o 200 hektarach, później zeszło to tam do 100 z kawałkiem, około 120, ale docelowo miałoby być to 200 hektarów i to też w tym rejonie na północny zachód naszej gminy, żeby było bliżej do tego punktu, do GPZ, główny punkt ten zbiór, gdzie można by było podpiąć się na Worowie. Są też u nas, przebiega, jak widzicie Państwo, w poprzek przez środek gminy,
instalacja średniego napięcia, tak, i ona daje możliwość przyłączenia też tym innym, mniejszym elektrowniom, niekoniecznie PGE, ale często do rolników naszych zwracają się wykonawcy, którzy są zainteresowani. Ale tu w celu uspokojenia pana radnego, bo ja może ja już przedługo, chodzi o to, że to ma być zgodne z prawem, nie może to ze sobą zgrzytać. Od tego mamy urbanistów i mają to tak zaplanować, żeby było dobrze. Ja to rozumiem, że to jest, ma być zgodne z prawem, ale z tego, co już się orientuję, to w telewizji są już zgrzyty, że też postawili elektrownie, czy wiatrowe, czy fotowoltaiczne, zgodne z prawem. I to jest na jakieś tam 40 lat przykładowo. Nie? Panie radny, ja przepraszam, że przerwę. Gmina Brzeżno w 100% jest pokryta planem zagospodarowania przestrzennego. A na przykład gmina, podaje tak, nie powinienem może personalnie, ale gmina, słowo Boże, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego i inwestycje wykonuje w oparciu o decyzję. I mogły być takie sytuacje, że ktoś wydał decyzję na postawienie, natomiast u nas plan ściśle reguluje możliwości. Po prostu mi się rozchodzi o taki pas ochronny, żeby nie było, że odległość od budynków mieszkalnych jest Andrzej, tam. Jak tylko będą konsultacje, my przystępujemy, żeby ten temat, ten poddać pod ujęcie do pracy planistycznej, do pracy. To nie jest, my tu niczego nie przyjmujemy jeszcze. My dopiero przyjmujemy, zakładamy pracę nad tym planem, nad tymi zmianami. Nie, i są konsultacje, można przyjść, zagadać, nie ma problemu. Wskazać, wnioski złożyć. Po prostu rolników, bo to najbardziej chodzi o nich, że oni mają ziemię i tak dalej i jak będą chcieli się powiększać swoje gospodarstwo i budować jakąś no to właśnie na ich wnioski i tak dalej, to potem nie będą mogły w tym miejscu postawić, bo zablokuje ich. No to powtarzam jeszcze raz, nie, ponieważ plan ściśle określi, gdzie co mogą postawić i czy może powstać tam elektrownia, nie? A to na wnioski, to co robimy, to robimy na wnioski właśnie rolników. No, dziękuję. Proszę uprzejmie. Panie Wójcie, są osoby kompetentne jak najbardziej spośród urzędników. No i na pewno te osoby powinny od nas tutaj interes dbać, tak, bo to nie tylko mówisz, Andrzejku, o rolnikach, ale też ewentualnie osoby, które prowadzą jakieś inne formy działalności, turystyka przykładowo też jedno z drugim. Zresztą pan wójt ostatnio mówił, tak, ta działka ma być ile, 11 hektarów, jak mi pamięć nie myli, ta, która ma być, znaczy jedna tutaj po Kostrzewskim, tak, tam, gdzie mamy Skjold. Na pewno, jak widzimy, gdzieś już, no, po kraju się troszeczkę tego potworzyło, a chciałem powiedzieć, że, no, generalnie mamy tej odnawialnej energii mieć, no, docelowo po prostu to gdzieś parę, na kilkanaście lat maksymalnie mają być kopalnie węgla kamiennego. Tu jest problem z brunatnym, także jak widzimy, także na pewno, na szczęście, to jest moje takie subiektywne zdanie, wraca temat wiatrowych, bo w pewnym momencie przyblokowano, jeżeli jeszcze będzie fotowoltaniczne, no to jak najbardziej. W związku z tym przeczytam projekt uchwały, jest uchwała numer 25 przez 147 przez 2021 Rady Gminy Brzeżno z 18 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów gminy Brzeżno obejmujących tereny położone w obrębie ewidencyjnym Brzeżno, Chomentowo, Koszanowo, Molite, Pęcerzyno, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więca, Wilczkowo. Paragraf drugi. Integralną częścią uchwały jest 10 załączników graficznych przedstawiających granice obszarów objętych projektami planu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w tym kształcie? Proszę zagłosować. Dziękuję. Uchwała przechodzi jednogłośnie. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego gminy Brzeżno. Proszę bardzo. Proszę pani wójt. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. I cmentarz w Rzepczynie należy właśnie do takich obiektów. Nasza gmina wprawdzie posiada już regulamin uchwalony w 2017 roku przez Radę, ale ten czas, który upłynął, pokazał, że on wymaga troszeczkę doprecyzowania, ujednolicenia. I ten regulamin właśnie takie doprecyzowania zawiera, szczególnie pod kątem standardów zachowania się na cmentarzu,
czy korzystania w ogóle z cmentarza przez odwiedzających firmy kamieniarskie, czy firmy świadczące usługi pogrzebowe, które, jak się okazało, nie zgłaszały faktu wejścia na cmentarz administratorowi cmentarza, czyli nie zgłaszały tego faktu do urzędu gminy. Jeżeli chodzi o same opłaty, one nie ulegają zmianie, zostają na tym samym poziomie, jakim były. Tutaj żadnych zmian w tej kwestii nie ma. I to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi, proszę Państwa? Jeżeli nie, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 25/148/2021 Rady Gminy Brzeszno 18 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarza na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Brzeszno. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 13, artykułu 40 ust. 2 punkt 4, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 96 roku o gospodarce komunalnej w związku z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych Rada Gminy Brzeszno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Brzeszno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Ustala się obowiązujący na cmentarzach komunalnych Gminy Brzeszno cennik opłat za usługi cmentarne stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 26/140/2017 Rady Gminy Brzeszno z 9 maja 2017 roku w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gminie Brzeszno oraz uchwała nr 22/117/2016 Rady Gminy Brzeszno z 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Brzeszno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w tym kształcie? Proszę zagłosować. Jeszcze jedna osoba, proszę. Dziękuję. Dziękuję. Uchwała przechodzi jednogłośnie i proszę Państwa, kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat poniesionych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Proszę bardzo, Panie Wójcie, Pan czy kto? Pani Wójcie, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na terenie naszej gminy są zarejestrowane dwa przedsiębiorstwa, które mogą świadczyć usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ale świadczy te usługi na naszym terenie tylko jedna firma i jest to Zakład Usług Komunalnych ze Świdwina. I właśnie ZUK ze Świdwina zwrócił się do nas z prośbą o ustanowienie górnych stawek wywozu nieczystości płynnych. Stawek obowiązujących już na terenie całego powiatu świdwińskiego. Taka uchwała była podejmowana w roku 2016. Na skutek upływu czasu wiemy, że ceny wszystkiego poszły w górę, w tym ceny paliwa i transportu tych nieczystości, jak i koszty utrzymania pojazdów, sprzętu. I te stawki są już nieadekwatne na dzień dzisiejszy. Generują one koszty dla firmy, która odbiera te odpady, te nieczystości. I teraz ZUK proponuje takie stawki, jakie są przyjęte już w Świdwinie. I to wygląda w ten sposób, że do odległości do 10 km było wcześniej 32,79 zł, a ZUK proponuje 39,23 zł. W odległości do 20 km 40,74 zł, propozycja jest na 47,18 zł. I w odległości powyżej 20 km było 48,69, a propozycja jest 55,13. To jest kwestia 6 zł i 44 groszy różnicy. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy w tej materii coś? Trzy. Tak, ale przez te 5 lat w ogóle nie było żadnej waloryzacji, jeżeli chodzi o te nieczystości. I tu jak przedstawiają, to już to generuje dla nich koszty w porównaniu do
odbioru nieczystości z terenu pozostałych gmin. A, proszę. Tak. To jest 5 lat, tak, około złotych 20, tak na rocznie. A jaka jest skala tego tutaj problemu? Jak to mniej więcej wychodzi z ciekawości? Jak to wychodzi, to konkretnie nie wiemy, jeżeli chodzi o ilościowo, kwotowo, tak? O to chodzi panu przewodniczącemu. Tak, no bo wiadomo, że róży nie wszędzie mamy, wiadomo, swoje tutaj, no, na nasze oszczędnie możemy wywozić, natomiast no nie wszyscy tam są podłączeni po prostu też, nie? Niektórzy być może uprawiają taką partyzantkę, bo firma, która jest zarejestrowana. Wieczorami, co niektórzy gdzieś tam wyjeżdżają, jak mawiają, no nie wiem ile do końca to prawdy, ale tak podobno jest, tak? Mieszkańcy muszą mieć zawarte umowę z firmą odbierającą odpady właśnie, znaczy nieczystości ciekłe. I to tylko ZUG, bo jeszcze mamy zarejestrowaną w tym rejestrze działalności regulowanej, bo to muszą być zarejestrowane przedsiębiorstwa właśnie w tym rejestrze. I to są tylko dwa, to jest ZUG Świdwin i usługi komunalne z Łobdza, uciekła mi trochę nazwa. To są dwie firmy, ale ta firma z Łobdza nie ma podpisanej umowy z żadnym mieszkańcem z naszego terenu. W związku z tym tylko ZUG Świdwin świadczy te usługi na terenie naszej gminy. Panie wójcie, proszę. Szanowni Państwo, tak jak pani zastępca przedstawiła, jest to obowiązek no, mieszkańca, który musi odprowadzić te nieczystości ciekłe. Pan przewodniczący wspomniał, że nie wszyscy mają przecież oczyszczalnie przydomowe, tudzież są podłączeni do instalacji tej kanalizacyjnej. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że często zdarza się tak, że te zbiorniki bezodpływowe wcale nie są takie bezodpływowe i tak dalej, ale kontrolujemy, czy ludzie mają podpisane umowy. Mają, bo są, jest lista osób, tych właśnie gospodarstw naszych domowych, które mają te zbiorniki bezodpływowe i wiem, że niektórzy może pewnie tylko dla oka raz w roku 10 tysięcy gdzieś tam wyciągną, no to nie jest takie proste, bo mówi, że on oszczędza, on nie odprowadza tego wody w oparciu o wodę, ale kontrolujemy to zagadnienie i staramy się pilnować. No chodzi o ochronę środowiska i to jest ważna rzecz. My oczywiście jako gmina dziś realizujemy zadanie, Państwo wiecie, które jak gdyby spina Samoobrzeżną w tej instalacji wodno-kanalizacyjnej, ale na terenie całej gminy nie jesteśmy w stanie, nawet gdybyśmy byli w stanie, to jest to nieekonomiczne podłączenie na całej gminie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gdyż przykładem jest podłączenie chociażby Słonowic, gdzie nagle okazało się, że tłoczenie przez kilkanaście kilometrów tychże odpadów jest bardzo kosztowne, trzeba dopompowywać wodę, żeby to przetłoczyć, trzeba wykorzystać odpowiednią ilość energii elektrycznej, za co wszyscy płacimy. Więc dziś są takie technologie, które umożliwiają wykonanie oczyszczalni przydomowych, tudzież tych bezodpływowych zbiorników, fajnych takich z różnymi, tak. I my jeszcze jako gmina oczywiście, jak Państwo wiecie, mamy uchwałę, która no, promuje tego typu działalność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli proszę Państwa nie ma pytań, przeczytam projekt uchwały. Uchwała numer 149/2021 Rady Gminy Brzeżno z 18 marca 2021 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1, 42 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6 ust. 2 ustawy z 13 września 96 roku o utrzymanie czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu i transport nieczystości ciekłych w następujących wysokościach i tu według tych stawek, które były podane. Paragraf drugi. Traci moc uchwała z 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzeżno. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w tym kształcie? Proszę zagłosować. Dziękuję. Uchwała przechodzi jednogłośnie. I kolejny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie ustania średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brzeżno na rok szkolny 2021-2022. Proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak Państwo wiecie, nieraz już ten temat już poruszali, gmina ma obowiązek dowozu dzieci no, z pewnymi niesprawnościami do szkół, które świadczą naukę na rzecz tychże dzieci. Tu u nas to tak odbywa się gwieździście, jest to Gudowo, Radowo, Małe i Sławoboże. O ile do Sławoboża mamy większą ilość i dzieci, i też młodzieży, bo nawet i tych osób już, może niekoniecznie młodzieży, bo już osób dorosłych, które wozimy też do specjalnego ośrodka, no to wykonujemy ten transport właśnie transportem naszym, publicznym, gminnym. Natomiast jest możliwość dowożenia dziecka w ramach własnych przez rodzica, ale gmina musi refundować koszty dowozu. Wcześniej była to rzecz umowna między wójtem a rodzicem. Dziś, to już drugi rok pani dyrektor chyba tak, jak jest to uregulowane, jest przyjęty algorytm, według którego wyliczamy stawkę, którą musimy wypłacić rodzicowi. A pod ten algorytm trzeba przyjąć właśnie tą średnią stawkę paliw na dany rok. Średnią bierzemy z terenu powiatu i wyliczamy te stawki, które Państwo macie do uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie jakieś informacje na ten temat? Do Radowa i do Gudowa, tak. No tak, te odległości są praktycznie prawie wszędzie takie same, ale jak już wspomniałem, nie da się tego zrobić po drodze, bo wszystko idzie w przeciwnym kierunku. No dokładnie, zgadza się. Proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 25/150/2021 Rady Gminy Brzeżno z 18 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brzeżno na rok szkolny 2021-2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Brzeżno na rok szkolny 2021-2022 wysokości benzyna bezołowiowa 5,70 za litr, 98, 95, 5,38, olej napędowy 5,36 i LPG 2,48. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzeżno i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w tym kształcie? Proszę zagłosować. Dziękuję. Uchwała przechodzi jednogłośnie. I proszę Państwa, przechodzimy teraz do głównego punktu dzisiejszych naszych obrad. Panie Wójcie, jest Pan, tak? Dziękuję bardzo. Pan też oczywiście żartuję tutaj, bo wiadomo, proszę Państwa, raz do roku Wielkie Święto i wtedy dla Pana Wójta od razu jest egzamin, tak? Wszyscy mamy jakieś egzaminy i także dla Pana Wójta trochę żartować trzeba trochę po prostu, żebyśmy się rozbroili. I kolejnym punktem, proszę Państwa, jest raport o stanie gminy Brzeżno za 2020 rok i debata nad raportem. Panie Wójcie, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy. Na poprzedniej sesji przekazałem Państwu raport w formie dokumentu opisowego. Znajduje się on również na BIP-ie. I no, każdy z nas ma możliwość wejrzenia, przejrzenia tegoż raportu. Oczywiście pewnie ktoś powie, że to są jakieś suche dane, które opierają się na cyfrach i tak dalej. No tak to już niestety jest. Matematyka jest taką dziedziną ścisłą i te wszystkie budżety i tak dalej opierają się właśnie na działach, podrozdziałach i to jest ta podstawa.
Ale oczywiście my prowadzimy jeszcze tą działalność tak zwaną miękką. Działalność związaną z takimi pracami bezpośrednimi z mieszkańcem i na rzecz tego mieszkańca. Gmina Brzeżno jest, no, nawet nie chciałbym powiedzieć, powiem niewielką gminą, niespełna 3000 mieszkańców, są mniejsze, zaznaczam, dlatego mówię niezwykle. Budżet nasz, jak widzicie Państwo, 15 milionów, kilkanaście milionów. Potrzeby przeogromne. Ale jak wiecie, to właśnie dzięki Wam, dzięki Radzie, dzięki Radom Sołeckim, dzięki przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy nas wybrali, którzy czynnie biorą udział w spotkaniach w środowisku wiejskim, realizujemy szereg zadań na rzecz tejże naszej małej ojczyzny. Gmina Brzeżno należy do szeregu instytucji, które mają możliwość dać nam, czyli dają nam możliwość pozyskiwania środków, również tych zewnętrznych, gdyż na dzień dzisiejszy największym problemem dla nas są dochody własne. Dochody własne, czyli te środki z podatków, a tu, jeżeli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, jest taką, że tak powiem, to jest naszym obowiązkiem, obowiązkiem wójta, jak również rady, bo przecież o wszystkim Państwo wiecie, przegłosowujecie wszystkie te uchwały, wszystkie przegłosujecie te, które są zasadne oczywiście, a wpływają one na poprawę stanu życia mieszkańców naszej gminy. Należymy do LGD, Lokalnej Grupy Działania w Świdwinie. Dzięki tej instytucji pozyskujemy szereg środków na drobną infrastrukturę, na różne granty, które widzicie Państwo wokół siebie, tam gdzie mieszkacie. Nie ma w gminie Brzeżno sołectwa, które by nie skorzystało z odpowiednich grantów. Nie faworyzujemy w jakiś specjalny sposób określonych miejscowości. Każde sołectwo jest traktowane, przynajmniej w moim rozumieniu, równo i próbujemy zaspokoić potrzeby tychże mieszkańców w tych sołectwach. Są różne środowiska, ale wiemy, o co chodzi. Jest Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, które również pomaga nam pozyskiwać środki. Należymy do Związku Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Perturbacje, które powstały po zmianie ustawy o OZE, spowodowały, że straciliśmy duże środki. Właśnie te środki, które stanowiłyby dochód własny, umożliwiający na takie swobodne funkcjonowanie gminy. Ja może przydługo, bo już tutaj bym tak mógł opowiadać o naszej gminie, powiem tylko, że jak Państwo się rozejrzycie dookoła, zobaczycie, jak ta nasza mała ojczyzna się zmienia, jak nam pięknieje i ile daje możliwości dla każdego mieszkańca. Od działalności stricte administracyjnej, urzędowej. Dumny jestem z moich pracowników, z urzędników, bo często słyszę, że jak się przyjdzie do nas do gminy, to gro rzeczy można załatwić po prostu od ręki, jeżeli jest to możliwe. Nie ma, że proszę podać, proszę tam w biurze podawczym, zostanie za miesiąc, dwa, pięć. Nie, próbujemy to zrobić tak, żeby petent był kontent, zadowolony. Dwa, jestem bardzo zadowolony z pracy, współpracy właśnie z sołectwami, które czynnie uczestniczą na rzecz pozyskiwania środków. Powstają różne grupy takie pracujące właśnie nad wnioskami, nad projektami małymi, do małych grantów. Są to różne środki związane chociażby z grantami sołeckimi. Teraz powstały koła gospodyń wiejskich. Bardzo prężnie działają ochotnicze straże pożarne, bardzo, bardzo prężnie. Na przykład nasze straże w gminie Brzeżno, choć w najmniejszej gminie powiatu, uważam, że no być może tam moglibyśmy konkurować z Połczynem, ale funkcjonują w sumie chyba najlepiej w powiecie. Nie chciałbym tu za bardzo się chwalić, bo tam się ktoś może obrażyć z innych gmin, ale na pewno mamy zasady przyjęte bardzo konkretnie i możemy funkcjonować klarownie. Proszę Państwa,
może tyle, bo żeby już tu nie wymieniać tych wszystkich inicjatyw, inwestycji i tak dalej, powiem tylko, że to, co zrobiliśmy dotychczas, to może mało. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby było jeszcze więcej. Priorytetem są dla nas drogi. Drogi, czy to wojewódzkie, bo żeśmy wnioskowali o tym, wnioskujemy cały czas o tą 151, żeby w końcu już przystąpili do jej remontu, o tą naszą 162 przez Brzeżno do Zarańska, która już jest wpisana w rejestr tych dróg militarnych, żeby mogli wykonać na rzecz tu naszej gminy również odpowiednią modernizację tych dróg, żebyśmy bezpieczniej przejeżdżali. Drogi powiatowe, właśnie w dniu dzisiejszym, obecnie, w chwili obecnej, pan przewodniczący Rady Powiatu bierze udział w lustracji dróg powiatowych i dlatego nie miał możliwości przybyć na naszą sesję. Zależy mi na tym, żeby poprawili stan tej drogi głównie na Przyrzecze i na Półchle pod Wilczkowa. To są drogi gruntowe i trzeba tam dużego nakładu i trzeba je przypilnować. Jeżeli chodzi o drogi nasze gminne, tych dróg mamy ogrom, jak wiecie, ale te zasadnicze, podstawowe są utrzymywane, myślę, w dobrym stanie. Przejezdności i większych jakichś tam problemów nie sprawiają. Mamy do wykonania jeszcze, bo projekty mamy porobione, szereg dróg nawet tu wewnątrz, czy tu Brzeżna, Sunowic, Karsiboru, tudzież, no właściwie jak powiedziałem, wszystkie drogi bierzemy pod uwagę. Wystąpiliśmy z wnioskami, z trzema wnioskami o pozyskanie środków na te tak zwane fundusze inwestycyjne, rządowe fundusze inwestycyjne na środowiska popegeerowskie. Wnioski, już dziś wiem, że wniosek o wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej dookoła jeziora nie przeszedł, tam był kosztorys na 1 400 000, akurat to nie zostało pozytywnie póki co zaakceptowane. Wniosek zostaje i będzie powielany, bo program ma być realizowany jeszcze w następnych etapach, więc będziemy powielać. Droga Wilczkowo-Koszanowo także, jak również ta droga w Smonowicach, o której wspominałem, tam z tyłu od pana Demniaka do byłej plebanii, także pozostaje do powielenia celem pozyskania środków. Jeżeli chodzi o sprzedaż, mamy do sprzedaży i koniecznie musimy, przygotowujemy, ale za grosze też nie oddamy takiego obiektu jak teren po byłej szkole w Słonowicach. Dziś jest ten obiekt, chroniony, jest to piękny lokal, ale jeszcze funkcjonuje, dopóki nie przyjmiemy zmian w planie zagospodarowania, to on nadal funkcjonuje jako usługowy i tutaj no, nie ma tam zabudowy, nie jest to mieszkanie, tylko gdyby ktoś nawet kupił za mieszka, to nie będzie mógł się zameldować, może tam otworzyć działalność, nawet jak będzie mieszkał, to dopiero będzie mógł się zameldować, gdy przekształcimy to w lokal mieszkalny. Ale jest on cały czas, teraz będzie drugi przetarg na sprzedaż tego lokalu 15 lipca. No i tu cenę mogę podać, bo ktoś słucha, może ktoś będzie zainteresowany, to jest 75 milionów, naprawdę warto. To jest 75 milionów, ja chciałbym pozyskać, tak, tysięcy chciałbym pozyskać, chciałoby się, tak. Ale szanowni państwo, proszę, a może to jest tyle warte, więc warto wydać te 75, żeby pozyskać to, co powiedziałem. Dobrze, proszę państwa, bo znacie mnie, ja mógłbym naprawdę na temat naszej małej ojczyzny, z której jestem bardzo dumny, dużo mówić. Dziękuję bardzo. Pan wójt, tak mi się zawsze, co ja powtarzam. Ja już bardzo proszę Wysoką Radę o udzielenie mi wotum zaufania. Dziękuję panie wójcie. No proszę państwa, tu się śmiejemy, ale prawda jest, że ceny działek w Warszawie, w dużych miastach, no to niestety tak to jest, nie? Panie Dariuszu, w Tychach pewnie też jakbyśmy wzięli, zależy gdzie, miasto gdzieś tam mi bliskie, bo mój szereszy przyjaciel mieszka i trolejbusy. W trzech miastach Polski jeżdżam, ja mam ogromny sentyment do tego środka lokomocji. Ale proszę państwa, no dokładnie, i możemy sobie porównywać nasze 15 milionów plus minus w stosunku, tak, w stosunku do tych dużych miast, jeszcze mają problemy, że płacą tak zwane janosikowe. Proszę państwa, każdy z nas otrzymał, czy mógł sobie poczytać dokładnie szczegółowe informacje, bardzo szczegółowe, jak państwo widzieliśmy, mamy tutaj też pod kątem Funduszu Sołeckiego i chwalić Boga, że ten Fundusz Sołecki mamy. To, co pan wójt powiedział, proszę państwa,
najwięcej zyskują, możecie sobie porównać, małe po prostu sołectwa. Te, które mają 70, 80, relatywnie, tak, my jako Brzeźno jesteśmy najwięksi i bardzo dobrze z drugiej strony, bo w każdej, faktycznie nie mamy się czego wstydzić, w każdej miejscowości zrobiono różne inwestycje i szkoda tylko to, co pan wójt powiedział, że nie udało się jeszcze ten teren dookoła jeziora tutaj w Brzeźnie. My niedawno mieliśmy rajd, moi drodzy, powiem szczerze, poszliśmy dookoła, pokazaliśmy dzieciakom, no sam byłem w drobnym szoku, bo było to prawie 50 osób, moi drodzy, taki był gdzieś tam z naszej placówki, tylko, aczkolwiek nie tylko, ale jak przyjeżdżają do nas inni, to naprawdę się mamy czym pochwalić, tak, no daleko nie szukać, mieliśmy w tamtym tygodniu festyn w Wilczkowie, sam byłem w drobnym szoku, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, która też tam jest, czy boisko, czy miejsca placu zabaw, tak, i naprawdę przyjeżdżali, jak przyjeżdżali, no moi znajomi z pozostałych placówek, no, też byli, że znają ten teren, ale generalnie nie do końca. I naprawdę, no wiele rzeczy udaje nam się zrobić i jest to rzeczą bardzo ważną. Pan wójt tutaj prosi, my zaraz, proszę Państwa, zagłosujemy, ale najpierw proszę bardzo, kto z Państwa ewentualnie w stosunku do tego raportu jakieś informacji, proszę bardzo. No koleżanko, proszę bardzo. Nie w stosunku do raportu, ale takie pytanie do pana wójta, bo wiadomo, liczby są liczbami, raport jest raportem, a ja chciałam zapytać, co pan wójt w czasie, o którym mowa, uważa za swój największy sukces i za swoją największą porażkę? Tak, pytanie bardzo zasadne i tak bardzo, bardzo na czasie, na miejscu. Największym sukcesem to, panie radny, myślę, że jest to, iż udało nam się w miarę spokojnie ten rok przejść bez większych perturbacji, no, właśnie ten pandemiczny, on jest taki zasadniczy i mógłbym to mówić, ktoś powie zaraz, no to tak kolokwialnie, wszyscy tam o tym mówią i tak dalej. Natomiast tym sukcesem takim największym, już takim namacalnym, materialnym, to jest właśnie ten obiekt, w którym jesteśmy. To jest to, że dziś możemy się tu spotkać. Jest upał, na zewnątrz 33, 5 stopni i tak dalej. Szanowni Państwo, my tu siedzimy i te urządzenia, które tam są, to nie jest klimatyzacja, żeby nie było, że jesteśmy w pomieszczeniu klimatyzowanym. To pomieszczenie jest po prostu tak wykonane już termicznie, że możemy spokojnie siedzieć w odpowiedniej temperaturze, a te urządzenia to są wymienniki powietrza, bo chodzi o odpowiednią częstotliwość co do określonej ilości tutaj osób przebywających. To jest to, że udało się. Nie zrobiliśmy jeszcze otwarcia w sposób taki oficjalny, mocny, z przytupem, no bo sytuacja jest taka, która nas ciągle ogranicza. Mamy już sesję nie online, a w sposób bezpośredni, widzicie Państwo, ale jednak te maseczki przy nas cały czas tam są i się kręcą. A największą porażką i to już od lat w sumie powtarzającą się, to są te nasze drogi, a zwłaszcza ta droga 162. Ten odcinek od Wilczkowa, bo piękną rzeczą jest to, co się udało wykonać przy realizacji, bo żeby nie było, że to nam ktoś zrobił z zewnątrz, to dzięki gminie ten odcinek od Brzeżna do Wilczkowa został zrobiony, bo żeśmy wyegzekwowali przy inwestycji wiatrakowej. A pozostałe, proszę? No tak, i tu na Pędzerzyno oczywiście ta droga, tak. I wiecie Państwo, natomiast ciągle apelujemy, ciągle monitorujemy. Trochę to jest tak może brzydko, bo ja powiem, że no wójt nakłania mieszkańców, że pisali petycję i sam jeszcze gania, żeby podpisy składać, bo udało nam się dzięki tej petycjom, bo chodziło też o Słonowice, właśnie na Słonowicach uzyskać chociaż wykonanie części tego odcinka przez miejscowość Słonowice. To nasze tu społeczeństwa usilne naciski, żeby coś tam w końcu ruszyło. Ciągle nam mówią, pamiętacie już kolejny rok o tym, że znowu przygotowania, że znowu plany, że później zmiana planów, znowu poszerzenie jezdni, później uzgodnienia środowiskowe i tak dalej, i tak dalej. A ja wiem jedno, no wiem, że w pewnym momencie brakło trochę środków, bo poszły pieniądze na obwodnice w dużych powiatach i wiem, że tych środków trochę brakło i dlatego to zadanie nie zostało od razu wykonane. Dziś jest realizowany odcinek, tam bodajże od Czaplinka w kierunku Połczyna. Później ma być zrealizowany od Połczyna do Świdwina, też tam ta poprawiona nawierzchnia asfaltowa. No i wiem, bo ostatnio otrzymałem też informację, też związaną z ustaleniami przed wykonaniem remontu czy modernizacji drogi
w kierunku Dobobsa. Ale najgorzej jest, że nie mam żadnych informacji na temat właśnie, to jest ta porażka, na temat drogi 162, czyli od Świdwina tu do Wrzeszcza. I to jest okropne. I teraz tak, coraz więcej tych jednostek wojskowych się przemieszcza, one są ponadgabarytowe, stwarzają zagrożenia, były kolizje, dobrze, że nie było jakichś poważniejszych zdarzeń, wykorzystujemy to, a no i udało nam się dzięki temu wpisać, no nie ja wpisałem, ministerstwo wpisało tą drogę jako strategiczną. Jeżeli się uda, myślę, że tak, realizować to zadanie związane ze wzmocnieniem sił zbrojnych i budową bazy, czy powiększeniem bazy na poligonie drawskim, to na pewno ta droga będzie zrobiona. Wojsko kieruje się swoimi planami, założeniami, więc nie pytajcie, bo pewnie do uzgodnień później dojdzie, ale na razie jeszcze nie się zwraca. Oni z dnia na dzień mogą przystąpić i to wykonać. Drogi, właśnie tutaj te drogi wojewódzkie są dla mnie największą porażką. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Czyli sukces, ten dom. Ta droga osiedlowa, chodzi o połączenie górnego Sójczego z tym odcinkiem. Tam jest ten kawałek, który jest szutrowy. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną utrzymujemy to w szutrze, ponieważ owszem jest projekt, ale zobaczymy, jeżeli tylko będą, bo projekt mamy, projekt jak gdyby, bo to jest jedna działka, bo to jest spięcie, ale to zależy od tego, czy uzyskamy środki zewnętrzne i chcielibyśmy docelowo, z tym, że mówię tu akurat pani radna, z tym jesteśmy jeszcze w stanie sobie poradzić, tak jak jest, bo mamy to, co było najgorsze, te tereny bagniste, błotniste tam na dole zabezpieczone i to było dla mnie najważniejsze, to tak samo jak dziś smuci mnie widok tej drogi betonowej przy tym sklepie i tu trudno jest komukolwiek wytłumaczyć, że gmina na to większego wpływu nie ma, bo nie to, że nie ma żadnego, oczywiście możemy rozmawiać, negocjować, żeby mieszkańcy się dogadali, ja już poszedłem nawet na to, że mówię, słuchajcie, to tam podjedzie ten ciągnik, rozprowadzi beton, jeżeli się złożycie i zakupicie kilka kubików tego betonu, to się tam pociągnie na dole przy sklepie, tam na dole, żeby to wyrównać. Bo my tam nie możemy żadnej inwestycji zrobić, tam są te działki podzielone, jak wiecie, to są własności prywatne. My nie możemy tam ani grosza wpakować, ale byśmy pomogli na pewno, namawiałem. Kwestia wydzielenia, tak jak żeśmy chcieli, żeby tam powstała droga gminna i to, żeby ją wykonać, też jest praktycznie, jak się później okazało, nierealna, ponieważ tu nasz kolega Jacek próbował, Niwórski, no i się okazało, że są kwestie spadkowe i tak dalej, także wiecie, to trudno jest wyłapać teraz kogokolwiek, kto tam ma prawa własnościowe, to jest ogromny problem, więc nie ma możliwości, jak gdyby, żeby tą drogę wydzielić i przekazać na rzecz gminy, no ale wspólnie z mieszkańcami i z tymi wspólnotami może moglibyśmy chociaż wyrównać, już nie powiem ułożyć. Ten odcinek u góry, ten kawałek, tam jest taki problem, że ta droga, jak wiecie, ona sama nie przebiega i tu była ta trudność już taka jakby techniczna, bo i finansowo by wyszło troszeczkę więcej, a nawet dużo więcej. Ona odchodzi w lewo i od tego rogu byłego warsztatu, tudzież kotłowni, to jest po skosie 8 metrów, aż tam pod ten hydrant. Jeszcze tam. I to trzeba właśnie, to jest ta droga, także tutaj tej drogi nie ma, jak jeździmy tradycyjnie, jak tam się przyjęło, to jest teren prywatny. A ta droga idzie, odchodzi i aż tam ta skarpa jakaś i tak dalej. Logistycznie to było no, założenie dosyć kosztowne, a nie jest to, no nie ukrywajmy, priorytetem w skali gminy, bo mamy możliwość przejechania, droga jest utwardzona i tą suchą stopą możemy przejść. Oczywiście docelowo tak, ale póki co musimy poczekać. Proszę bardzo, czy ewentualnie jakiś... proszę Państwa, ta Pani Radna, jak najbardziej słuszne pytanie, ja tak sobie jeszcze mi przypominam, tu siedzimy iluś z nas i to, co mówiliśmy przedtem, panie wójcie, te ostatnie 10 lat, to udało nam się naprawdę, no generalnie, kiedyś pamiętam program naszej grupy jak najbardziej i to trzeba się zachwalić, żeby w każdej miejscowości była świetlica, boisko i plac zabaw. Tak, zawsze powtarzam, jedyny plac zabaw, który został stworzony przez nas tu w Brzeźnie, pozostałe poszły z pomocą gminy. No myśmy co tego, ale naprawdę możemy się tutaj tym pochwalić i to jest rzecz bardzo, bardzo ważna, ale jest taki jeden symptom, teraz nie wiem, Reniu, ten bocian tam siedzi, czy nie u was? I to jest po latach, proszę Państwa, wrócił nam bocian do Brzeżna. Naprawdę, nawet sam osobiście mam filmik nagrany. Widziałem, jak była rywalizacja
Tak, cztery bociany walczyły o miejsce. Mamy te bociany gniazdo, nie było u nas. Mamy w Rzepczynie dwa, mamy w innych miejscowościach, tak, nie wiem, jak tam na Karsiborze. Robiliśmy też rajdy rowerowe szlakiem bocianych, ale do nas do Brzeźna wrócił, a serce się raduje, bo my mamy jednego bociana naprzeciwko mego domu. Tam chodzi, ale on biedny nie lata, ale już 6 lat u nas jest, nie? U Karola akurat łagódki. I jest to taki symptom, panie wójcie, myślę, że ten symptom, bo jak czytaliście może w raporcie, więcej osób odchodzi, proszę państwa, niż się rodzi, tak? Mamy na minusie i ta rzecz jest ważna, czyli to taki jak najbardziej pozytywny. Nawet do bocianów, dokładnie, no. Ktoś nad tym działa. Proszę państwa, w związku z tym, czy ewentualnie jeszcze jakieś zapytania? W związku z tym czytam projekt uchwały. Jest to uchwała numer 25/151/2021 Rady Gminy Brzeżno z 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Brzeżno wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Brzeżno za rok 2020 postanawia się udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Brzeżno. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę zagłosować. Dziękuję panie wójcie. Preludium już nastąpiło i przechodzimy teraz dalej. Tak. Tak. Proszę bardzo. No jeszcze mamy przed sobą absolutorium, proszę państwa, ale dokładnie dlatego mówię o preludium. I proszę państwa, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Mianowicie jest to absolutorium dla wójta gminy Brzeżno z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. I mamy tutaj, proszę państwa, 7 podpunktów. I pierwszym podpunktem jest, proszę, panie, myślałem. Pierwszym podpunktem jest przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brzeżno za rok 2020. Informacje o stanie mienia. Panie skarbnik, rozumiem? Proszę bardzo. Się domaga, jak najbardziej zapraszam. Budżet gminy po wprowadzeniu zmian w trakcie roku 2020 po stronie dochodów zamknął się kwotą 14 491 794,79 groszy. Z tego dochody bieżące 14 063 718,97 groszy, dochody majątkowe 428 075,82 grosze. Wykonanie dochodów 14 689 935,29 groszy, to jest 101,4%. Dochody bieżące wykonano w wysokości 13 716 076,51 groszy, to jest 97,5%. Dochody bieżące, co wiemy, są nasze podstawowe dochody. Dochody z tytułu podatków i opłat, które stanowią 27% ogółu wykonania dochodów, planu dochodów. Pozostałe to są dotacje celowe, na zadania zlecone oraz subwencje oświatowe i subwencja ogólna. Natomiast wydatki ogółem plan 16 273 725,79 groszy, wykonanie 13 724 199,80 groszy, wykonanie 84,3%. Z tego wydatki bieżące wykonano na plan 13 264 097 groszy, wykonano 12 594 266,61 groszy, co stanowi 94,9%. Natomiast wydatki majątkowe 3 099 724,82 grosze, wykonano 1 129 939,19 groszy, co stanowi 37,5%. No, wykonanie dochodów wydatków majątkowych, niewykonanie wydatków majątkowych ze względu na przesunięcie inwestycji wodno-kanalizacyjnej,
która przeszła na rok 2021 w Brzeźnie, w kierunku Pęcerzyna i w kierunku na początku Brzeźna. Budżet gminy zamknął się nadwyżką roku 2020 965 735,49 groszy. Zadłużenie budżetu gminy na rok, na 31 grudnia 2020 wynosi 2 296 662,76 groszy, co stanowi 15,6% wykonania dochodów. W roku ubiegłym budżet gminy nie zaciągnął ani pożyczek, ani kredytów. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiada zobowiązań wymagalnych. I tak ogólnie. No nadwyżka to jest wykonanie dochodów nad wydatkami. A to jest dochodów nad wydatkami. Jeszcze może powiem tutaj, bo w ostatnich graży niewykonana inwestycja, a po drugie też wpłynęło nam w ostatnim czasie, w ostatnich dniach grudnia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak to się nazywa, 500 tysięcy, które przechodzi na ten rok, czyli jest nadwyżką tego roku, nie? I dlatego tu mamy taką nadwyżkę. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Szanowni Państwo, ta inwestycja, którą zaplanowaliśmy właśnie w ubiegłym roku, to była, ona szacowana była na ponad 1 000 000 zł i to grubo ponad 1 000 000. Tak, no w tamtym roku nie wpięła się, że tak nie wykonaliśmy. Teraz przystąpiliśmy do realizacji i płatność będzie tegoroczna. I tu udało nam się. Wotkano. I tu z tyłu, co jest tam na ten, to co wykonują, to co robią, co kopią. Tak. I to inwestycja, ona była, wartość kosztorysowa to było ponad, tak, 1 300 000. Poprzetargowo niecały 1 000 000 i w chwili obecnej uzyskaliśmy na tą inwestycję, właśnie również uzyskaliśmy no 90% dofinansowania właśnie z tego funduszu inwestycji. Także to są te środki, o których tak często mówiliśmy, tak się chwalimy tym, że udało nam się pozyskać, nie? W powiecie wtedy akurat uzyskaliśmy to jako jedyna gmina, a pozostali otrzymali teraz też na te inne jakieś tam boiska i tak dalej, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie coś w tej materii? I proszę Państwa, do tego mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania wójta z tytułu wykonania budżetu. I Panią Przewodniczącą proszę o odczytanie tej opinii. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, zespół zamiejscowy w Koszalinie, w załączeniu przekazuje uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr 23 138 z 2021 roku z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwała nr 23 138 z 2021 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez wójta gminy Brzeżno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brzeżno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 561 ze zmianami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: Jolanta Kuźmicka, przewodnicząca, Marcin Binaś, członek, Marek Dulewicz, członek. Pozytywnie, z uwagą wskazaną w punkcie 7 uzasadnienia, opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brzeżno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Dziękuję bardzo.
I teraz poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o stanowisko tej komisji w sprawie udzielenia wójtowi Gnybrzeżna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Proszę, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, proszę. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźno w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Brzeźno za rok 2020. Na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2020, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, artykuł 270 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, dziennik urzędowy 2019, pozycja 862 z późniejszymi zmianami. Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 31 maja 2021 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brzeźno za rok 2020. Informacje o stanie mienia komunalnego. W trakcie prac nad sformułowaniem wniosku absolutoryjnego komisja wykorzystała materiały źródłowe w zakresie gospodarki finansowej, sprawozdania budżetowe, plany finansowe, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz materiały źródłowe z zakresu działalności gminy. Będące przedmiotem posiedzeń komisji w 2020 roku stwierdziła, co następuje. Pierwsze. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 14 491 794 złote i 79 groszy. Dochody wykonano w kwocie 14 689 935 złotych 29 groszy, co stanowi 101,37% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 97,53% planowanej wielkości i stanowią 93,37% ogólnej kwoty dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 227,5% planu. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 16 273 725 zł i 79 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 13 724 199 zł i 80 groszy, co stanowi 84,33% planu. Wydatki związane z działalnością bieżącą zrealizowano w 94,99% planu. Natomiast wydatki majątkowe 37,54% planu wielkości. Budżet 2020 zamknął się nadwyżką, to jest większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w wysokości 965 735 zł 49 groszy. Ze środków budżetu gminy w 2020 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512 750 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło kwotę 2 296 662 zł i 76 groszy, to jest 15,63% wykonanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął. W toku wykonywania budżetu nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2020 wyniosły 122 749 zł i 50 groszy, w tym podatek od nieruchomości 97 146 zł 50 groszy, dodatek od środków transportowych 25 603 zł. W informacji stanowiącej załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzeźno za rok 2020 wskazano sposób zagospodarowania mienia na 31 grudnia
2020 roku. Wykazano również planowane i wykonane dochody oraz nakłady na utrzymanie mienia. Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że wójt, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się celowością, legalnością, rzetelnością i oszczędnością w gospodarowaniu środkami publicznymi. Wobec niestwierdzenia uchybień w realizacji budżetu gminy w roku 2020 Komisja Rewizyjna Rady Gminy wnosi o udzielenie wójtowi absolutorium wójtowi gminy Brzeźno z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Brzeźno przyjęto w głosowaniu jawnym w następującym stosunkiem głosów. Obecnych na posiedzeniu komisji 3 członków, za udzieleniem absolutorium 3, przeciw udzieleniu absolutorium 0, głosów wstrzymających się nie było. Brzeźno, 31 maja 2021 rok. Przewodniczący komisji Janusz Raducki, członek komisji Renata Bafia, członek komisji rewizyjnej Małgorzata Janiszewska. Dziękuję panie przewodniczący. I proszę państwa, poproszę też koleżankę przewodniczącą o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy Brzeżno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Proszę bardzo. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, zespół zamiejscowy w Koszalinie. W załączeniu przekazuje uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brzeżnie w sprawie absolutorium za 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brzeżnie w sprawie absolutorium. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: Jolanta Kuźmicka, przewodnicząca, Marcin Binaś, członek, Marek Dulewicz, członek. Pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brzeżnie w sprawie udzielenia wójtowi gminy Brzeżno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mieliśmy te 4 punkty, podpunkty, a teraz dyskusja. Kto z pań, z panów radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. No jeżeli nie ma, proszę państwa, panie wójcie, proszę się jeszcze nie zapinać. Tak, dokładnie. A proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jak już wiemy po przedstawieniu tychże materiałów, zrealizowaliśmy budżet w roku ubiegłym w sposób planowany, a nawet jeszcze z lekką nadwyżką, co pozwoliło nam spokojnie spać i myśleć o przyszłości. Dla mnie bardzo istotnym jest, abyśmy twardo stąpali po ziemi i żebyśmy czasami nie doprowadzili do jakiegoś tąpnięcia, nie daj Panie, że tak mówię, programu naprawczego, no bo program naprawczy powoduje wtedy szereg perturbacji związanych chociażby z brakiem inwestycji przez 3 lata. Tak jest. Nie wymawiajmy może tak, nie zapeszmy. Więc po zrealizowaniu tegoż budżetu, po pozytywnych opiniach, bardzo państwa proszę o udzielenie mi wotum, absolutorium. Wotum zaufania już było, absolutorium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie jakieś informacje? Jeżeli, proszę państwa, nie ma, przychylając się do prośby pana wójta, projekt uchwały, uchwała numer
25 przez 152 przez 21 Rady Gminy Brzeżno z 18 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Brzeżno zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeżno za rok 2020 i paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w tym kształcie? Proszę zagłosować. Dziękuję. Uchwała przechodzi jednogłośnie. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego podpunktu w tej sesji. Tu już tego punktu, ostatni podpunkt, mianowicie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Brzeżno z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Przepraszam, to mam tutaj. Tak, dokładnie, bo tu sprawdzam. Tu jest akurat projekt uchwały, jak należy. Proszę Państwa, uchwała numer 25 przez 153 przez 21 Rady Gminy Brzeżno z 18 marca 2021 roku w sprawie absolutorium dla wójta gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 271 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania budżetu za ten sam rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia gminy Brzeżno, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Brzeżno udziela, sprawdziłem jak wójt na to, wójtowi gminy Brzeżno absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w tym kształcie? Proszę zagłosować. I proszę Państwa, fanfarów nie ma, fanfary nie grają, ale panie wójcie, uchwała przychodzi jednogłośnie. Gratuluję panie wójcie, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że tak to wotum zaufania, jak i to absolutorium, ono jest dla nas wszystkich tu obecnych. To my razem żeśmy pracowali na rzecz realizacji tych zadań i przy wspólnych założeniach i dyskusji. Zauważcie, że jakoś nam się to udaje, spina i dlatego bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, zapytania, interpelacje. Proszę bardzo, kto z pań, z panów radnych, ewentualnie z gości zaproszonych, czy z ołtysów, jeżeli jakiś tam ma zapytania, proszę bardzo. Proszę bardzo, koleżanko. Panie wójcie, ja na sesji tutaj w imieniu swoim i koleżanki sołtys ze Słonowic chcieliśmy złożyć taki wniosek, żeby na drodze wojewódzkiej biegnącej przez Słonowice, dokładnie w miejscu, gdzie ta droga wojewódzka graniczy z bramą wejściową do Świetlicy Wiejskiej i Biblioteki, żeby w tym miejscu zostało umiejscowione przejście dla pieszych. Czym to argumentujemy? Nie tylko tym, że jest to takie miejsce na tej drodze, gdzie przechodzi bardzo wiele osób, a szczególnie dzieci i młodzieży. I proszę mi wierzyć, że ostatnio byłyśmy świadkami takich zdarzeń, że
po przeciwnej stronie, czyli od strony kościoła, stanął dorosły przechodzień. Obejrzał się w prawo, w lewo, jeszcze raz w prawo i w lewo i z żadnej strony nie nadjeżdżał pojazd. Z żadnej strony ten pojazd nie był w zasięgu jego wzroku. Kiedy przestąpił, kiedy był na 1/4 szerokości tej drogi, dosłownie z piskiem opon, gdyby to nie był dorosły i nie odskoczył, to prawdopodobnie to by się tak nie zakończyło, przejechał koło niego samochód, czyli ten widoczny odcinek zza zakrętu w kierunku Łobza, jest, ten widoczny odcinek drogi jest tak mały, że jeśli się stanie w tym miejscu, o którym ja mówię, i nie widzi się pojazdu, to nadjeżdżający nie zdąży się przejść przed nadjeżdżającym pojazdem, który się wyłoni zza zakrętu. Konieczne jest oznakowanie przejścia. No, może gdyby tak było, że wszystkie pojazdy przestrzegałyby regulaminowej prędkości tych 50 km, nie byłoby to potrzebne, ale wiemy, że tak nie jest. To jest to droga ruchliwa, gdzie przejeżdżają tiry bardzo szybko, inne samochody. No zresztą nie muszę argumentować, że to przejście po prostu no, służyłoby bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców. Więc składam taki formalny wniosek, żeby o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o umiejscowienie tam przejścia dla pieszych. Dziękuję bardzo. Czy mogę następne pytanie? Nie, żartuję. Proszę bardzo, kto z Państwa? Proszę, Andrzejku. Panie wójcie, rozchodzi się tu no, nasze nieszczęsne śmieci. Jakieś pogłoski chodzą, że jakieś nowe tam wymogi co do sortowania śmieci, tam coś tam na Sojczym Wzgórzu chodzą, że mają być plastiki myte, prane, płukane, nie wiem o co tam się rozchodzi dokładnie. Szanowni... Nie no, może lepiej surowiec od razu im oddać do tego, do śmieci i tego, niech nowe plastiki robią. Nie, nie, panie radny, szanowni państwo, to jak pan sam na początku powiedział, to są pogłoski. Nie chodzi o pogłoski. Zasady segregacji odpadów komunalnych są ściśle określone, Wiemy, znamy je, macie państwo ulotki, macie państwo informacje przekaż, mamy regulamin i tak dalej. To ściśle jest doprecyzowane. Najgorszym nieszczęściem jest to, bo mamy obowiązek, wszyscy mamy obowiązek segregacji odpadów komunalnych, a problem polega z tymi, którym się nie chce i chcą robić, działać na szkodę pozostałych. Szanowni Państwo, to jest taka dziedzina na tyle delikatna, że tu mamy pełną taką kolegialną odpowiedzialność. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I w tym momencie na blokach, jeżeli znajdzie się szkodnik, który narobi bałaganu, a obowiązkiem firmy odbierającej jest nie odebrać odpadów, które nie są posortowane. I to było cały czas, jest, to jest nic nowego. Ja cały czas proszę i apeluję. Były w mediach moje apele i na sesji, i prośba, i indywidualnie na spotkaniach. Proszę, róbmy wszystko, żebyśmy sortowali te odpady, gdyż od tego zależy przede wszystkim cena tych odpadów, a dwa, odpowiedzialność, ponieważ jak wiecie Państwo, koszt później po stwierdzeniu, to jest postępowanie administracyjne i jest to podwójna kara za ta opłata za te odpady. Dwa, tam jest postępowanie mandatowe i tak dalej. I dopiero w tym momencie widzę, że jak ktoś już jest dotknięty tą odpowiedzialnością, to wtedy mówi, że o co ja będę mówił, nikt nie ma tutaj jakichś tam pretensji do ludzi, którzy w sposób prawidłowy sortują, nie trzeba tu zużywać nie wiadomo jakiejś ilości wody. Oczywiście, jeżeli mam pełny swoich majonezu, no to należy go opróżnić, ale nikt nie mówi, że on ma być czyściutki jak do powideł, no, bo to by się mijało z celem. Proszę? Nie, chodzi o to, żeby on był pusty, żeby użyć jakiś tam, bo to mijałoby się z celem, gdybyśmy mieli to. Chodzi przede wszystkim o osoby, które nie sortują, pakują do tych materiałów wspólnych, bo na blokach niestety tak to jest, a odpowiadamy wszyscy. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Szanowni Państwo, z mocy ustawy powyżej 3 lokali w budynku to już jest wspólnota mieszkaniowa. I czy to komuś się podoba, czy nie, to ja na to nie mam wpływu, ani Państwo. To jest z mocy ustawy. Automatycznie powinno się zawiązać jakiś zarząd, ktoś, kto
tym kieruje. Właśnie, jak zmusić ludzi do tego, tu nie ma tego, tej możliwości, no wtedy następuje. No właśnie, kto ich, no kto ich zmusi, właśnie sytuacja ich zmusi. Nie, nie, no Danusia, wiesz o co, no. Tak, odpowiedzialność. My często podchodzimy zbyt lekkomyślnie do zagadnień bezpieczeństwa, do ubezpieczeń i tak dalej. To jest to. Andrzej, jeszcze raz, szanowny panie radny, sortujemy na dotychczasowe zasady, nic nowego nie wchodzi. Będą naklejki. Odbiorca odpadów ma obowiązek nie zabierać tych, które nie są posortowane, bo trzeba wszcząć postępowanie, żeby pociągnąć do odpowiedzialności winnego. W zbiorowości takiej właśnie, jak jest blok i tak dalej, jest to trudne. I później zaraz będzie, no szanowny panie wójcie, przecież ja zawsze sortowałem i co ja mam za Inksińskiego, a co ja mu powiem, jak on jeszcze na mnie z pyskiem i tak dalej. No trudno, no to ja już tutaj większego wpływu na to nie mam. Przepis tak stanowi, a nie inaczej, że wtedy odpady są zmieszane, traktowane jako zmieszane. Jest kara, a jest odpowiedzialność niestety w tym przypadku zbiorowa, choć nie powinna być nigdy zbiorowa, no i tak to wygląda. Panie wójcie, to Danka tu powiedziała dokładnie. Tak się złożyło, że miałem okazję, no mieliśmy rozmawiać w Wilczkowie, jak byliśmy, z innymi osobami, tych, których dotknęły. Mieliśmy dwa pożary w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej gminy, tak, w ciągu ostatnich tutaj lat. I faktycznie, i myślę, że trzeba było coś takiego, że ze strony urzędu powinny pójść pisma urzędowe, tam, gdzie są po prostu przynajmniej, powyżej trzech, czyli od czterech lokali, i ludzie muszą po prostu zrozumieć faktycznie, bo ja w tej samej sytuacji jestem i fakt jest to naprawdę, no są to pewne koszty, ale z drugiej strony nie daj Boże się coś zadzieje. Tym bardziej, jeżeli nie będziemy mieli przeglądów, nawet jeżeli mamy ubezpieczenie, to nic tam nie da dokładnie, bo musimy mieć i kominiarza i... No parę złotych, ja rozmawiałem tam akurat, z Marzeną rozmawialiśmy, że tam u was chyba macie coś wspólnego i dlatego... Żeby to od strony urzędowej było, panie wójcie, taka moja tutaj propozycja, myśmy tu rozmawiali, tak, bo jedyną drogą no, dotarcie, a jak na jakieś wyegzekwowanie może tutaj administracyjne, bo naprawdę wszystko jest dobrze do czasu, a potem nie daj Boże się coś zadzieje, to spada na nas, na gminę wtedy, tak, czy jakieś mieszkania socjalne, komunalne, dobrze, że ci ludzie potrafili sobie jakoś się zagospodarować, tak, mieszkaniowo, ale jeżeli ktoś nie będzie miał wyjścia, to co wtedy? Ale przede wszystkim musimy jak najszybciej ten temat naprawdę ruszyć, bo z tym jest dylemat. Tak samo, jak już mówimy o tym, pod kątem troszeczkę, no jest ta nowa ustawa, znaczy nowa, ona była cały czas, ale pod kątem ewentualnych porządków na terenie posesji. Chwalić Boga, że już nie mamy naszej gorzelni, tak, bo to jeden był taki nasz obskurny, powiedzmy sobie, miejsce i drugie, jak tam w końcu się zrobi no, na dawnym Skioldzie porządek, no to będzie to troszeczkę te warsztaty wyglądało inaczej. Ale to też, nie daj Boże, by tam ktoś szedł, coś by się zadziało, tak, no to Boże kochany, i byłby dylemat i też by znowu spadło na nas, na nasz samorząd. Proszę bardzo. Wspólnotę ciężko jest prowadzić, tak? I w tym bloku, co właśnie nie ma tej wspólnoty, tam naprawdę są ciężcy ludzie, niezgodni są i... Oczywiście, no to nie jest taki łatwy chleb, no. No. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to tak jak już tu wspomnieliśmy, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie informacje, przypomnienia, publikacje w środkach, którymi dysponujemy, żeby były, żeby uświadamiać nasze społeczeństwo, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to zrobili. Ale jak zauważyliście, my często rozmawiamy o tym na wszystkich spotkaniach i mówimy o tych wspólnotach. I tu ja akurat niestety nikogo przymusić nie mogę. Jak się coś zadzieje, no to wtedy jest to nieszczęście. Ale można wysłać, tak, 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 tak. I nic, tak. Patrzcie, były, to co mówi pani radna Donta, były kontrole ze straży pożarnej, kontrole były w piwnicach tych pieców i tak dalej, były informacje do inspektora nadzoru budowlanego. Żadna z tych instytucji na bloki, na prywatne nie ma większego wpływu. Tak, tak, no to mówię, że jak są kontrole. I teraz tak, co do posesji, no ten czas, czy to dobrze, czy źle, to nie wiem, ale może dobrze oczywiście, bo własność rzeczą świętą, tak być powinno,
ale niech to będzie jakiś ład i porządek. I my oczywiście gdy w tych przypadkach, gdzie jest podejrzenie zatruwania środowiska, wysyłamy zdjęcia, wysyłamy informacje, materiały do RDOŚ-u, że tak powiem, do Szczecina i wspólnie z nimi, z tą ochroną środowiska, jakś tam działamy. Dziś gorzelni już nie ma, mają być robione porządki na terenie byłego zakładu, jeżeli chodzi o warsztaty, o tą bazę z Kioldy i tak dalej. I tu już mamy też działania, widać na terenie po byłym GES-ie, to co wspominaliśmy, też widzę, że tam jakie są działania porządkowe pod kątem, no oczywiście chyba tego DIN-u. To, co wspomnieliście Państwo, oczywiście nic nie stoi, zapisałem sobie, żeby opublikować, wysłać nawet do tych wspólnot, żeby wydać Wam na tablicy ogłoszeń, że jest to ustawowy obowiązek i tyle. Panie Wójcie, skoro jest to ustawowy obowiązek, czy nasz strażnik nie ma uprawnień do tego, żeby wyrywkowo kontrolować takie posesje, gdzie istnieje domniemanie zagrożenia życia i mienia, na przykład sąsiadów, to znaczy nie posesję kontrolować, tylko kontrolować, czy w danym lokalu jest aktualny przegląd kominiarski, jeśli jest gaz gazowy, to kto ma takie uprawnienia? No. Nadzór budowlany, no to... No jest powiadamiany, wysyłaliśmy. No to należy... Chciałam powiedzieć jeszcze, że naprawdę żyjemy w wielkiej nieświadomości i tutaj te sytuacje, które miały zdarzenie na naszym terenie, powinny też dać nam do myślenia. Często odsuwamy od siebie właśnie same myśli, że może nas to dotknąć, mieszkając w nowych budynkach. To nieprawda. Równie w nowych budynkach możemy doznać tego samego, czego doznali mieszkańcy właśnie w pałacu, w Koszanowie czy też w Wilczkowie. Naprawdę częstym takim zjawiskiem jest magazynowanie wszelkich starych rzeczy, butelek, to czego myśmy naprawdę, to co myśmy widzieli, od czego to się może wszystko zająć, to wszystko jest tam przy tych kominach zmagazynowane. Ludzie nie mają świadomości, że po prostu nie ma szans uratowania później często i życia ludzkiego. No tutaj w tej sytuacji akurat nam się udało, ale często bywa tak, że ludzie tracą po prostu życie przez niewiedzę. I myślę, że tak jak kiedyś to było kontrolowane z urzędu, przez straż pożarną, teraz ludzie powinni sami naprawdę pilnować tego. Pilnować, bo to jest nasze dobro i każdy z nas powinien pilnować u siebie. Jeżeli mamy ubezpieczone mieszkania, to też powinniśmy takie, nawet na tych zebraniach wiejskich, ludziom przekazywać, bo często ludzie żyją w niewiedzy. Mam ubezpieczone mieszkanie, ale to nie znaczy, że ubezpieczyciel wypłaci nam pieniążki. Właśnie tak jak tu koleżanka wspomniała, wymagane są przeglądy i to nie tylko kominiarskie, ale przeglądy gazownicze, jeżeli ktoś ma gaz w domu, elektryczne też i to w zależności gdzie mieszkamy, czy to jest budynek jednorodzinny, czy to jest inny budynek, niemniej jednak takie przeglądy są wymagane i możemy płacić lata, naprawdę lata ubezpieczenia i nikt nam nie wypłaci pieniążków, jeżeli nie będziemy mieli podkładki do tego, aktualnej podkładki, bo to trzeba aktualizować, to nie wystarczy zrobić raz. Ludzie żyją w nieświadomości na wioskach i to musimy mówić na zebraniach, bo to jest nawet takiego strażaka zaprosić na takie zebranie wiejskie. Uważam, że to jest bardzo ważne. Korzystając z okazji właśnie chciałam zaprosić sołectwa naszej gminy do udziału w takim festynie charytatywnym, którego organizatorem jest sołectwo Koszanowo na 26 czerwca na godzinę 14.
Oczywiście, jeżeli ktoś dysponuje wolnym czasem, to jest na rzecz pogorzelców z Wilczkowa. Prosiłam księdza proboszcza też w Świdwinie, żeby na ogłoszeniach przekazał. Ludzi w mieście mamy dużo więcej, niemniej jednak, jeżeli ktoś dysponuje wolnym czasem, bardzo byśmy prosili o upieczenie jakiegoś domowego ciasta. To, co zostaje nam, później do sprzedania na takim festynie, to są duże pieniążki, wbrew pozorom to są naprawdę duże pieniążki. I każde sołectwo, tutaj apel do sołtysów, do radnych, żeby zachęcali mieszkańców do pomocy. Uwierzcie mi, każdego z nas może to spotkać, każdego dnia, każdego wieczora. Zasypiając, nie wiemy o tym. To się dzieje najczęściej w nocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa ewentualnie tutaj, jakieś informacje? No proszę, koleżanki. Nie chcę głośno mówić, bo tu cała Rada wie, o co chcę zapytać, będą się zaraz śmiać. A ja chcę tylko usłyszeć, czy jest jakiś termin już podany, konkretny. Termin realizacji nie wiem. Wiem, jak powiedziałem, Komisja do Spraw Infrastruktury jest dzisiaj właśnie w terenie. Aha, bardzo się cieszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie ktoś z Państwa jeszcze? A na pewno każda idea jest ważna. Powiem Wam szczerze, że tutaj, kiedy kolega Jurek Brodzik dostąpił do mnie z pomocą, żebyśmy zorganizowali ten festyn, na początku myślałem, jak to zrobić. No, włączyliśmy ludzie z mojej placówki i powiem szczerze, że i pod kątem wolontariatu, i tutaj jest PTTK, i jak tych osób, które na początku mówi Holender problem, tak? I potem jak patrzymy, jak tam było kilkaset osób, no bo tyle mniej więcej, plus ci, że przyjechali, naprawdę warto, zarobili dla tych osób, bo żeśmy tak ponad 8 tysięcy złotych i tak jak koleżanka tu mówiła, jest to naprawdę godne polecenie i to jest naprawdę rzecz ważna i tu jest ważne to, żeby były miejsca, gdzie coś takiego można zorganizować, tak, no bo trudno by było, gdyby nie bardzo można było coś takiego i tak paradoksalnie mi się nasunęło, pamiętacie, jak toczyliśmy bój o te boisko tam w Wilczkowie, o tą działkę, tak, a teraz jak tak sobie popatrzyłem, te miejsce, które tam akurat mają w tym centrum, tak, gdzie mają i plac zabaw, i mają te boisko, i piękne te wysokie siatki, moi drodzy, i naprawdę jednak było, nie było, no oczywiście pani sołtys jak najbardziej, już no, ale pani radna, dokładnie, czyli jednak warto, bo naprawdę w każdym miejscu, mówię, jak jeździmy, tak samo jak w Karsiborze, to piękne miejsce, które macie stworzone, też byliśmy tam już, pokazujemy innym i ludzie przyjeżdżają i to jest rzeczą bardzo ważną, tak, żeby tak jak pan wójt powiedział, naszą małą ojczyznę propagować, a naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeszcze jest takie miejsce, na którego nie dotarłem, powiem szczerze, ta wieża widokowa w Kłącku, jakoś tam ciężko wejść, ale może kiedyś nam się uda, żeby z perspektywy tej góry zobaczyć, proszę Państwa, tak? I możemy zobaczyć, tak puentując już na koniec, bo mam takie zdjęcia, jedne jak były robione w 2003 roku, to były z motolotni naszej miejscowości, a te ostatnie, które były robione z drona tutaj gdzieś 2-3 lata temu, naprawdę warto popatrzeć i te zmiany naprawdę nie mamy się skromnie mówiąc czego wstydzić. Proszę Państwa, jeżeli nie mamy, Panie Wójcie, Pan coś jeszcze? A przepraszam o sprawozdanie z okresu tak międzysesyjnego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja bym przedługo może to tak, króciutko. Jeszcze raz, bardzo, bardzo zachęcam do szczepień przeciw COVID. Mamy, jest koordynator, działamy, ubiegamy się o laur. Zachęcam do korzystania, to już wspominaliśmy również z programu Czyste Powietrze. Wiem, obwarowania trudne, nie jest to proste do zrealizowania, ale są takie gospodarstwa, które mogą to wykonać, więc jeżeli jest możliwość sięgnięcia po środki, które mogą, że tak powiem, obniżyć koszta wykonania danej inwestycji, no to trzeba z tego korzystać. Tydzień temu byłem na spotkaniu w Rąbinie, akurat się odbyło to spotkanie, był pan premier Mateusz Morawiecki i akurat objeżdżał między innymi województwo zachodniopomorskie, był w Rąbinie, byliśmy na spotkaniu z panem premierem. Oczywiście pan premier no, podsumował pewne działania, jednocześnie stwierdził, że dalsze działania na rzecz środowisk popegeerowskich będą realizowane, prowadzone, w związku z czym mam no, ufność i zaufanie do tego, że te nasze wnioski, które żeśmy przygotowali i przesłali do zaakceptowania, zostaną przyjęte i będziemy mogli z czasem wykonać, tak jak już powiedziałem,
numer jeden to ta ścieżka dookoła jeziora, żeby to odpowiednio zagospodarować, no i pozostałe tamte drogi. Jak już Państwo wiecie, odbywały się i odbywają konsultacje dotyczące zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno i dziś właśnie uchwała, którą Państwo również przyjęliście, będzie przyczynkiem do tego, żeby dalej prowadzić działania w tym kierunku. I zachęcam wszystkich, ponieważ na tych konsultacjach jest naprawdę niewiele osób. Problem później się dzieje z tym, gdy już zostanie uchwalony plan i przez następne kilka, a nawet i kilkanaście lat nie można nic zrobić. Plan nasz jest z 97, z poprawkami z 2003, część Słonowic. My później przyjęliśmy studium o 2014, mamy znowelizowane studium i pod tym studium właśnie opracowujemy tenże już bardziej szczegółowy plan, ale to jest istotne, bo jeżeli Państwo nie będziecie na bieżąco monitorować i sprawdzać tego, co się dzieje i co jest planowane nawet na Waszych terenach, na Waszych obszarach, to później trudno jest cokolwiek zmienić. Plan jest prawem lokalnym i tego się nie przeskoczy, dopóki nie będzie zmiany, a zmiany są ogromnie kosztowne i znowu trzeba będzie czekać kilka, kilkanaście nawet lat. Więc wykorzystajmy ten moment. Pani Sadowska, pani kierownik referatu jest odpowiedzialna za te zadania. Jest grupa, która zajmuje się właśnie pracą nad zmianami do planu. To konieczna rzecz, żebyśmy to Państwo pamiętali. Segregacja odpadów, no to ponownie właśnie tu też mam to ujęte. To, co Pan Radny wspomniał, oczywiście wieść gminna niesie. Bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, my mamy 19 zł. To jest dużo, bo jeszcze w tamtym roku mieliśmy podwyżkę i tak dalej. To jest dużo. A po co ma być więcej? Do kogo wtedy pretensje? Jeżeli ktoś mówi, a ja mam to w nosie, bo ja płacę. A to ma się bilansować. Czyli wszyscy, jak tu siedzimy, mamy się złożyć na to, co nas będzie kosztowało i nikt nam do tego nie ma prawa nic dołożyć. To jak jeden narobi bałaganu, to wszyscy do tego będziemy musieli się dołożyć. Innej opcji nie ma. Dlatego bardzo jeszcze raz apeluję, proszę, o prawidłowe zagranie. Póki co spinamy zagadnienie, więc spinamy. Spinamy dopychając kolanem oczywiście, bo na przykład pracownik, który prowadzi to zadanie, został do tych celów zatrudniony, został dodatkowo obciążony innymi obowiązkami i można zostawić mu tylko część etatu do prowadzenia tych zadań, więc te obciążenia już jak gdyby nie są wykazywane jako niebilansujące się. To jest bardzo ważne, tak żebyśmy na to, mówię, zwracali uwagę, sąsiadów też również zachęcali do segregacji. Na poprzedniej sesji padło hasło, że gminy mają środki na utylizację folii tych rolniczych. No więc gminy nie mają, ale z tego co wiem, ma być program i jeżeli tylko jakikolwiek program zostanie w tym kierunku uruchomiony, my co tylko jest możliwe, próbujemy z tego korzystać, sięgamy, piszemy wnioski i gdyby była taka możliwość i gdybyśmy pozyskali środki zewnętrzne na utylizację tychże folii, to na pewno przystąpimy. Trudno mi dziś cokolwiek bliżej powiedzieć, jeżeli będzie taki program, na pewno Państwo się o tym dowiecie. Tak, folie te rolnicze, nie? Podział działki przy tutaj tym naszym, no mówimy, biurowcu, przy OPS-ie jeszcze i tak dalej. To jest jedna działka. Nie ta, tu gdzie jesteśmy, tu obok, cały ten biurowiec, tam gdzie jest plac zabaw, gdzie jest siłownia, to jest jedna działka i tam jest w tej działce trzech udziałowców. Gmina oraz dwa gospodarstwa domowe. No problem jest taki, że tak, ci Państwo, którzy są osobami fizycznymi, obawiają się, że jak my cokolwiek robimy na terenie tym, inwestujemy chociażby w plac zabaw czy w siłownię, to się obawiają. Ostatni taki przykład, gdzie przyjechał bodajże sanepid i stwierdził, że są nieprawidłowości na placu zabaw i trzeba niektóre elementy naprawić, wymienić, no to zawiadomienia poszły do wszystkich, bo to są współwłaściciele, jak gdyby mają współodpowiedzialność za to, co tam jest. Jeżeli chcemy coś zrobić, to musimy ich poprosić o zgodę. Wyrażają zgodę, a później się obawiają, że mają jeszcze za to odpowiedzialność. Nie ukrywam, że jest problem z wydzieleniem tutaj tych trzech odrębnych takich terenów, gdzie by można było zejść z tych części wspólnych. No ale nad tym pracujemy, to żebyście Państwo wiedzieli. O tym przedszkolu. Jeszcze raz. Wśród znajomych, może sami tu wśród nas, jeżeli jesteś zainteresowany, tam naprawdę
można by było nawet dwie fajne kawalerki wygospodarować z tego lokalu, albo duże, piękne mieszkanie. Tam jest i gaz, i woda, i ogrzewanie super, i zabezpieczenie i tak dalej. Bardzo fajny, fajny obiekt do zagospodarowania za 75 tysięcy cena wywoławcza. 15 lipca drugi przetarg. Powiedziałem kiedyś, że tanio to nie odpuszczę, bo to nie ma sensu. No jak nie, to... Pani do spraw, no budowlanka, budownicy, pani Sadowska, tak. Mhm. Pozyskaliśmy środki na... Proszę, tak, tam wszystkie są, nie? Pozyskaliśmy środki na poprzedniej sesji, jak państwo pamiętacie, przyjęliśmy uchwałę o przekazaniu środków, przystąpieniu do realizacji zadania związanego z uruchomieniem transportu publicznego zbiorowego, czyli z tych dofinansowań, tak zwane w cudzysłowie PKS. Uzyskaliśmy, są w chwili obecnej prowadzone czynności czysto formalne, no bo oczywiście na tę linię ten wykonawca, który został wyłoniony, jest to PKS Przedsiębiorstwo Gryfice, zadanie do końca przyszłego roku. Myślę, że już od 1 lipca, czy może nawet wcześniej, jak się uda, te linie zostaną uruchomione. Obawy oczywiście nasze, nas wszystkich są tutaj takie, że ta intensywność może później spaść i to będzie problem i przyczynek do tego, żeby narzekać, że wójt dał i zabrał, no ale to zależy od tego, jakie środki dostaniemy, czy nadal będą podtrzymywane środki w tej wysokości z budżetu państwa. Co my tu jeszcze? My podpisałem umowę z panem marszałkiem województwa zachodniopomorskiego na realizację zadania związanego z tak zwaną małą infrastrukturą. To jest akurat doposażenie siłowni, istniejącej już siłowni. Ona jeszcze tam tak ostro nie funkcjonuje z wiadomych przyczyn. No i mamy ten okres pandemiczny, ale już siłownia jest i tam kwestia doposażenia tej siłowni, to akurat z tego zadania będzie to orbitek taki z prawdziwego zdarzenia, myślę, że półprofesjonalny, jak nieprofesjonalny, jak również wykonanie trybunek przy kompleksie sportowym na terenie szkoły Orlik. To by było to. Już umowa jest podpisana, panie rektorze. Teraz tak, organizowane są festyny. Państwo już o tym wspomnieliście, bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, bo to na rzecz naszych bliźnich i starajmy się pomagać. Teraz zachęcam do udziału w pikniku, który się odbędzie w festynie 20 w Koszanowie. 26 o godzinie o 14. Słyszałem to o 17, to już właśnie trzeba by to doprecyzować, panie przewodniczący. Tak, bo też słyszałem o 17 już później, że więc to trzeba by było doprecyzować, szanowni państwo. Tak, no właśnie, więc tu są te godziny różne. Tak, no ja byłem przekonany wcześniej, że o 14, bo mi się nakładają pewne uroczystości i byłem przekonany, że to 14, mówię o 14, później słyszę, chłopie, spokojnie, bo o 17. Mhm. Pani Inspekcja Dróg Powiatowych, jak już powiedziałem. Tak. Więc szanowni państwo, zapraszamy wszystkich na godzinę 16. Jak plakat tak określa, to tak zapraszamy. Trwa Inspekcja Dróg Powiatowych, o czym już wspomniałem, pan przewodniczący Jerzy Anierski, myślę, że walczy tu o te nasze drogi. A, no widzicie, za dużo tych zmian. I szanowni państwo, gwoli podsumowania, strefa kibica, jutro 19:21, no co, nadzieja umiera ostatnio. No. Dziękuję serdecznie. Czyli panie wójcie, trzeba się modlić do opatrzności. Ja jestem kibicem od wielu, wielu lat. No daj Boże, będzie lepiej. No Polacy i Hiszpanie to katolicy, oni też się do tego samego Boga będą modlili i teraz będzie problem jak tego, nie? To, ale cuda się zdarzają. Mamy nowego pana Stychów i GKS Stychy niestety przegrał w barażach, tak? Dokładnie. Kiedyś grał, a kiedyś, moi drodzy, był wicemistrzem Polski nawet, tak? Dokładnie. Różnie w życiu się zdarza. Proszę państwa, w związku z tym, jeżeli nie ma pytań, dziękuję panie wójcie. Proszę bardzo. Honorował.
Tak. Nie, to są odrębne przedsiębiorstwa, a jeszcze konkurujące ostro, nie? Tak. A to była konkurencja na tym przetargu, panie wójcie? Tak, była. No, znaczy była konkurencja. My powiadomiliśmy, w ogóle ogłoszenie było na BIP-ie dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Zainteresowaniem się wykazywali pan Mikołajczyk w pierwszej chwili i Złocieniec. No, ale oferta przyszła tylko z Gryfic. Nie wiem, czy to jest... No. Nie żadna zmowa, bo to nie o to chodzi, bo te pieniążki, o których mówimy, to jest 3 złote, niecałe 3 złote od pana wojewody. Do tego my musimy dołożyć 10%, no to tam wyszło akurat te 16 tysięcy mniej skarbnik, bo tak to w tej uchwale mieliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie wójt. Szanowni państwo, tu jeszcze taka prośba jest, aby państwo przekazali swoim mieszkańcom w sołectwach i zachęcili ich do samospisu. Wprawdzie rachmistrz chodzi, dzwoni, spisuje, ale ma i będzie miał tylko 50% mieszkańców naszej gminy do spisania. Reszta musi spisać się samodzielnie i to można zrobić przez internet, a jeżeli ktoś ma problem jakiś z internetem czy w ogóle z obsługą komputera, zapraszamy do nas do urzędu. Pan koordynator Tomasz Kowalczyk chętnie pomoże wypełnić, przeprowadzi przez całą tą procedurę i można w ten sposób również. Tak, to jest obowiązek i spis jest do 30 września, a nie do wszystkich rachmistrz dotrze. Także taka prośba z naszej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, czyli o modlitwę prosimy, proszę państwa, a sesję w związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany, ogłaszam za zamkniętą. Dziękuję za przybycie.